Z ogromną tęsknotą w sercu i w duszy. Przede wszystkim za normalnością i za tym, byśmy wszyscy byli zdrowi. Chciałabym powitać Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym jakże uroczystym koncercie cyklicznym z cyklu Jadwiga Kaliszewska In Memoriam, który wpisuje się w program międzynarodowej konferencji Muzyka Arki, nad którą opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary. Dobry wieczór Państwu. Zarówno konferencja Muzyka Arki, jak i towarzyszący jej dzisiejszy koncert Jadwiga Kaliszewska In Memoriam odbywają się zwyczajowo w marcu, bo wtedy to zmarła pani profesor Jadwiga Kaliszewska, a termin ten doskonale upamiętnia to wydarzenie. Ten rok jest jednak kompletnie różny od wszystkiego, czego doświadczamy i doświadczyliśmy dotychczas. Stąd właśnie także i tu nastąpiła zmiana, a ten dzisiejszy listopadowy wieczór zainspirował mnie przede wszystkim do tego, by właśnie powspominać, bo listopad takim właśnie miesiącem jest. Wspominamy wtedy nie tylko bliskich z naszych rodzin, ale także wspominamy wtedy naszych mentorów, nauczycieli, mistrzów. Postaci wyjątkowe i wybitne, a do takich właśnie należy pani profesor Jadwiga Kaliszewska. Pani profesor, można powiedzieć, jest artystyczną matką wielu wspaniałych skrzypków. Tych, którzy działają tutaj w kraju, jak i tych, którzy są poza granicami naszej ojczyzny. Można też powiedzieć, że w pewien sposób nadała kierunek poznańskiej szkole skrzypcowej, której sława przyciąga po dziś dzień młode talenty z całej Polski. Pozwólcie Państwo, że przy tej okazji wspomnę kilka kluczowych dat z życia tej znakomitej artystki. Pani profesor Jadwiga Kaliszewska ukończyła studia w Krakowie, w Akademii Muzycznej w Krakowie w 1959 roku. W 1961 została pierwszym w dziejach szkoły asystentem Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W 1962 roku otrzymała prestiżowe wyróżnienie na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. Potem zresztą wiele lat zasiadała w jury tegoż konkursu, jak również była prezesem Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W 1970 roku otrzymała odznakę honorową miasta Poznania, a w 2007 roku tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jako postać niezwykle charyzmatyczna była inicjatorką wielu artystycznych dzieł i pomysłów. Między innymi w 1990 roku została inicjatorką powstania Poznańskiej Szkoły Talentów, która funkcjonuje po dziś dzień i jest jedną z najbardziej prestiżowych placówek jako szkół drugiego stopnia w Poznaniu, ale także i w całej Polsce jest o niej głośno. Jednak przy tak barwnej i jednocześnie oddanej swojej pracy z młodzieżą postaci trudno na tylko tych datach poprzestać, bo pani profesor Jadwiga Kaliszewska to był nie tylko znakomity znawca meandrów sztuki skrzypcowej i wyśmienity pedagog, ale tylko albo także, albo przede wszystkim przyjaciel młodzieży, człowiek o ogromnym sercu, a dla wielu z nich, którzy przyjeżdżali tutaj z najdalszych zakątków Polski, była po prostu mamą. To właśnie profesjonalizm i człowieczeństwo zbudowało ten najpiękniejszy, wydaje się, pomnik pamięci, jaki można sobie wymarzyć. Bo to pamięć wiecznie żywa, której dzisiejszy koncert niech będzie wspaniałym potwierdzeniem. Proszę Państwa, powoli czas, by zaprosić na scenę pierwszych wykonawców
dzisiejszego wieczoru. Będzie to duet profesor Jarosław Pietrzak na skrzypcach, a przy fortepianie zasiądzie dr Julita Przybylska-Nowak. Pozwolicie Państwo, że powiem kilka słów o tych artystach. Profesor Jarosław Pietrzak ukończył Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina, obecnie już Uniwersytet w Warszawie. Kontynuował i doskonalił swoje umiejętności gry także na wielu kursach mistrzowskich. Od 1988 roku jest członkiem Polish Chamber Orchestra, a także Orkiestra Symfonia Warszawia. Z zespołami tymi dokonał szeregu nagrań płytowych i telewizyjnych. W dorobku swoim ma także płytę z Bartłomiejem Niziołem, który jest absolwentem pani profesor Jadwigi Kaliszewskiej, a płyta ta nazywa się Polish Violin Duos, na której znalazły się dzieła polskiej muzyki współczesnej. Co jeszcze można powiedzieć o panu profesorze, to jest pracownikiem Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi od 1994 roku klasę skrzypiec. Od kilku lat koncertuje w duecie z pianistką wspomnianą już przeze mnie, dr Julią Przybylską-Nowak. Artyści prezentują utwory kompozytorów polskich pochodzenia żydowskiego. W swoim programie mają wiele kompozycji, które nie były prezentowane po 1945 roku. W 2010 roku wystąpili podczas ceremonii wręczenia odznaczenia Sprawiedliwi wśród Narodów Świata Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem. Koncertowali na wielu festiwalach promujących kulturę żydowską. Doktor Julita Przybylska-Nowak jest absolwentką Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Była dwukrotną stypendystką Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Koncertuje jako solistka i kameralistka, a od 2001 roku związana jest z Akademią Muzyczną imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł doktora sztuki. Program na dziś, który Państwo wykonają: Christian Pfeiffer i Karol Kącki, Souvenir de Schubert, Henry Vieuxtemps, romans na tematy z opery Halka, przed Państwem duet profesor Jarosław Pietrzak, skrzypce, i dr Julita Przybylska-Nowak, fortepian. Zapraszam.
Thank you.
Już za momencik przed Państwem ukaże się jeszcze jeden fantastyczny duet. To profesor Mariusz Derewecki i pani magister Magdalena Malarczyk. Pozwolicie Państwo, że krótko opowiem o artystach. Profesor Mariusz Derewecki jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie docent Igora Haczbabiana oraz profesor Jadwigi Kaliszewskiej. Od 1985 roku do 1987 był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Był także koncertmistrzem i współproducentem wykonawczym Orkiestry Festiwalowej pod batutą Władimira Kosmy. Od 1995 roku współpracuje z Orkiestrą Kameralną Wratisławia. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę skrzypiec, będąc jednocześnie kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary.
Magdalena Malarczyk. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. To utalentowana pianistka, która w swoim dorobku artystycznym ma udział w wielu prestiżowych konkursach, zarówno ogólnopolskich, jak i tych międzynarodowych. Obecnie pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie. Artyści wykonają dziś dla Państwa następujące dzieła. Ludwika Filipa Szerwenki, sonatę H-moll op. 110 oraz Siergieja Rachmaninowa, andante z sonaty wiolonczelowej G-moll op. 19. Transkrypcji tego dzieła dokonał sam profesor Mariusz Derewecki. Przed Państwem duet profesor Mariusz Derewecki i magister Magdalena Malarczyk.